zdrowia. Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, socjaliści w Ameryce opanowali kapitalizm, w tym wypadku bojownicy o wolność, bojownicy o sprawiedliwość społeczną opanowali biura inwestycyjne. No i jest to problem, no bo wszyscy ci pensjonariusze, wszyscy ci, którzy żyją czy czekają na te swoje emerytury, na te swoje pieniądze, które odkładali przez całe życie, no to czekają, żeby tych pieniędzy, które odkładali, ktoś tam inwestował, no i żeby mieli więcej. Te inwestycje, pensjonariusze, no pensja po polsku to jest wypłata, no ale pensjonariusz to jest ten, który odcina sobie kupony od tej swojego odkładanych pieniędzy. W Ameryce to jest tak, że są dwie możliwości. No jedna jest przymusowa, tak zwany social security. No to social security, no to jest przymusowa emerytura, gdzie od każdej pensji w zasadzie pracownikowi zabierane jest 7,5%. 7,5%, czy chce, czy nie chce, idzie, powiedzmy, odkładane jest na państwową emeryturę. Do tego pracodawca dokłada drugie 7,5%, także 15% jest odłożone. No 15% to znaczy, że na każdy rok pracy ktoś sobie odkłada jeden rok emerytury. No to nie są to takie złe proporcje. Ktoś pracuje, powiedzmy, 30 lat, no to ma 5 lat emerytury. No nie wiadomo, ile można pracować, żeby odłożyć, no ale to te 5 lat, powiedzmy, no ale jeżeli wydaje połowę tego, co wydawał, kiedy pracował, no to ma 10 lat. No to w zależności, kto ile żyje, no to tyle może sobie odłożyć. No część mówi, że to nie jest tak bardzo dużo, no to są te drugie filary, gdzie można odłożyć, powiedzmy, już następne 15-20%, no jeżeli ktoś ma z czego odkładać, no i wtedy jest to tak zwane 401k, czyli 401k, czyli to są fundusze, gdzie są odkładane przed podatkami. No bo jeżeli ktoś zarabia, powiedzmy, 50 tysięcy, no to z tych 50 tysięcy jest odkładane właśnie, odbierane. I później wszystkie to, co jest odbierane, to są wyliczane podatki. Także jeżeli te pieniądze idą na social security, no to one nie są podliczane już jako dochód. Tam też są odliczane najróżniejsze koszty lecznicze, ubezpieczenia medycznego i tak dalej. Także te podatki, no to w zasadzie są obliczane od tego, co się dostaje. No i te wszystkie drugi filar, te wszystkie oszczędności drugiego filara, no to też są przed podatkami. Podatki się dopiero płaci za 10, 20 czy 30 lat, kiedy się zaczyna wybierać, to wtedy wpadają te podatki, no w tym czasie, jakie będą. Także to jest dosyć pozytywne. No można jeszcze odkładać, można sobie odkładać jeszcze pieniądze na trzeci filar już po podatkach, czyli tak czysta gotówka, czyli ta czysta gotówka, która idzie, no to nie jest już opodatkowywana przy wypłacaniu, bo teraz jest opodatkowana. Dużo powiedzmy takich bonds, czyli papiery wartościowe wypuszczane przez miasta i stany, no to one płacą tam 1, 2 czy 3% najróżniejsze tego rodzaju rzeczy, no ale to wtedy co przynoszą dochody, to nie są opodatkowywane. No ale to jest jeszcze inna sprawa. No i teraz w Kalifornii. Kalifornia to taka bardzo socjalistyczna się zrobiła, te zachodnie wybrzeże tu od Pacyfiku. No to ogólnie rzecz biorąc z konserwatywnego stanu zrobił się jeden wielki meksykański stan. No i jest socjalistyczny, demokratyczny. I bankrutuje, no bo te wszystkie te pieniądze, które wypłaca, wszystkie te socjalne, socjalistyczne rzeczy, które stara się pokryć, oni mają jedne z największych
opodatkowań, bo te stanowe podatki, no to na wschodnim wybrzeżu tu Atlantyku, no to są 4, 5, 6%. Nawet w Maine czy w New Hampshire to w ogóle nie ma podatków, a w Kalifornii jest 11-12. No ludzie lubią tam mieszkać, to i lubią płacić, no ale cokolwiek jest nazbierane w podatkach, to zaraz jest oddane na socjal. Także ci, którzy pracują, to im się zabiera, a ci, którzy nie pracują, i się im daje. No i teraz w Kalifornii te wszyscy pracownicy urzędów państwowych, czyli tak zwana budżetówka, oni mają te swoje własne plany, które zabierają im te pieniądze i inwestują. No i ostatnio, przez ostatnie dwa lata właśnie ci dyrektorzy i ci, co zarządzają tym, no to zaczęli mówić. No to już znane jest z tego, że oni nie będą kupowali akcji, powiedzmy, firm, które robi broń, czy jakieś kompanie, które mają połączenia z Turcją, czy mają połączenia z prywatnymi więzieniami, no z tego względu, że odinwestowują, czyli normalnie to taki plan powinien inwestować, a ci wszyscy aktywiści chcą odinwestować, czyli jeżeli popatrzą, że gdzieś tam jakiś stok mają, który robi jedne z tych rzeczy, no to sprzedają. Tyle tylko, że jest duży opór. Dużo ludzi mówi, że w zasadzie no to system inwestycyjny to nie jest po to, żeby inwestował tam, gdzie nie przynosi kasy. Ta inwestycja to powinna być przynosić jak największe zyski. Także ta kalifornijski system emerytów nie jest jeden jedyny. To jest ogólnie rzecz biorąc w całej Ameryce. No i tak jak wyliczają, no to te braki z tych pieniędzy, które mogłyby być, a nie są, no to są prawie 5 trylionów dolarów. Także badania i to są dane z federalnych rezerw. To jest urząd państwowy, to jest Federal Reserve, ten, który kontroluje te wszystkie pieniądze i tego rodzaju rzeczy. No to oni mówią, że oni mogli, że ci, co inwestowali, uciekali od tych pewnych socjalnych, czy socjalistycznych, czy społecznych kompanii, no to 5 miliardów jest mniej. W Nowym Jorku ten inspektor główny, demokrata oraz reprezentanci z tych wszystkich związków zawodowych, którzy reprezentują budżetówkę, czyli tych urzędników miejskich, stanowych, federalnych i tak dalej, no to zgłosił, że będą wyprzedawali akcje wszystkich firm, które są związane z kopalniami węgla, czyli po prostu pozbywają się tego z tych pieniędzy, które są w funduszach stanowych. W New Jersey ten film Murphy, też demokrata, no bo to są zawsze demokraci, powiedział, że będzie starał się przepychać odfinansowywanie tych, którzy, powiedzmy, są prywatne więzienia, no bo są prywatne więzienia, tak samo jak i od kompanii, które starają się nie wyczyszczać, no bo w latach 50-tych, 60-tych te różne środowiskowe rzeczy były dosyć takie luźne. To, co się w Chinach, powiedzmy, dzieje, tam nikt nie patrzy na środowisko. No to w Ameryce tak było, no ale już od 40 lat to wszystko jest zmieniane. No ale teraz jest nie tylko zmieniane, no ale też państwo i stany ścigają te firmy, które zarabiały miliony 30-40 lat temu, żeby wydawały miliardy na oczyszczenie tego wszystkiego, gdzie oni zarobili. No wszelakiego rodzaju jakieś ropa, oleje, benzyna, farby, płyny hydrauliczne, tego rodzaju rzeczy, no to bardzo dużo tych miejsc, gdzie oni tam mieli fabryki, no to po prostu był jeden wielki syf. No i żeby to oczyścić, no to oni nie wydadzą miliardów, kiedy zarabiali miliony, no i bardzo często ogłaszają bankrupcję. Także te stany mówią, my nie będziemy inwestować w tych firmach, które
powiedzmy, nie chcą pokrywać kosztów tego oczyszczenia. No, jest to dosyć z kapitalistycznego punktu widzenia. No, 40 lat temu wszystko było legalne, teraz jest nie tak. W 2016 roku były takie badania, gdzie wyliczono, że w zasadzie większość tych grup inwestycyjnych czy tych funduszy inwestycyjnych, no to z reguły zarobiła w tych stanach, gdzie właśnie się tak aktywnie udzielają, około 0,5% mniej otrzymywali tych zwrotów niż w tych stanach, gdzie nie było tej socjalnej, socjalistycznej, tej społecznej pasji czy parcia na to, żeby odinwestować. No i teraz jest to, że większość tych autorów tych badań, no to w zasadzie mówi, że to jest jakiś bezsens. No to jest bezsens, żeby ta inwestycja była jako taka, ale nie najlepsza dla tych, którzy dają pieniądze. No bo wszyscy się w zasadzie zakładają, że będą najlepsze pieniądze. Dużo większość tych funduszy nie zwracało uwagi, no znaczy wiedzieli, że komuś gdzieś będą robili krzywdę, że po prostu mówili, że jeżeli wycofamy pieniędzy z tego, no to niczego tam nie będą robili. Także to było takie spojrzenie, okej, to my zabierzemy im pieniądze. No ale nigdy nie patrzyli na to, że sami będą mieli mniej pieniędzy, no bo będą chcieli, starali się ukarać. No to dużo właśnie w Kalifornii to się zaczęło od tego, że w tej południowej Afryce dużo tych inwestycji w latach 1980, no to właśnie zabierali inwestycje z Ameryki, z Afryki Południowej w latach 1910 i wczesnych 2000, no to zabierali pieniądze ze wszystkich tych funduszy firm i kompanii, które miały cokolwiek do czynienia z tytoniem. Teraz ciekawe jest, że tytoń jest nielegalny, a marihuana po prostu szału dostaje w Ameryce, no i firmy inwestycyjne inwestują w marihuanie. No to już jest, to jest absolutny kretynizm, lewactwa, to co oni to robią z Ameryką. Po 11 września 2001 roku, kiedy był ten zamach terrorystyczny, prawie 20 stanów zrobiło takie prawo, że pozabierali wszystkie te inwestycje z Sudanu i z Iranu. No i z tych krajów, które w zasadzie państwo amerykańskie czy rząd, przepraszam, w Waszyngtonie powiedział, że jest sponsorowane przez aktywność terrorystyczną. Kalifornia, która ma najwięcej nieuzyskanych pieniędzy, właśnie to zrobiła. Robiła to i w południowej Afryce, i z tytoniem. Teraz ludzie się zastanawiają, no bo już od 2008 roku, kiedy był taki kryzys, kiedy był ten krach, no to zobaczyli, że tych pieniędzy zaczyna brakować. Taki duży sygnał to był w grudniu 2016 roku, że wszyscy ci kierownicy starali się odrzucić, znaczy zacząć wyprzedawać te kompanie, które właśnie mają do czynienia coś z tytoniem. No oni przez 16 lat, kiedy nie inwestowali w te firmy z tytoniem, no to w zasadzie nie zarobili 3,5 miliarda. Mogli zarobić, a nie zarobili. No i ludzie zaczęli liczyć. Mówią, no dobrze, wycofaliście tyle się z tego, no ale 3,5 miliarda, no to nie jest nie w kij dmuchał. No i później były te dyskusje tych wszystkich inwestorów, tych doradców, no to całe ci dyrektorzy powiedzieli, że nie tylko będą podtrzymywać to odfinansowywanie tych firm tytoniowych, no ale w zasadzie wszystkie te inne firmy funduszowe, które oni dają im do dysponowania, też by zostali zobowiązani do
nieinwestowania w firmach tytoniowych. Ten kalifornijski plan emerytalny, no to on ma 366 miliardów, no ale w zasadzie jest 140 miliardów mniej niż powinien mieć, żeby powiedzmy spłacać, czy dawać tym pensjonariuszom, tak? Także to jest duży ubytek, można powiedzieć, czy braki. Tak samo dużo tych antyfinansowych odfinansowywania kroków zaczęli robić w 2017 roku, kiedy przyszła właśnie tam Marcy Frost i ona powiedziała, że wszystkie te powiedzmy kroki, które powodują, że przestają kupować pewne firmy, no to kosztuje ich spore pieniądze. No i zaczęła mówić, że w zasadzie to nie ma co nie kupywać, powiedzmy, akcji firm produkujących broń. No wtedy to było to dosyć kontrowersyjne, no bo właśnie w Parkland na Florydzie jeden gówniarz na lekach uspokajających doprowadził do masakry. No tyle tylko, że w Ameryce to szkoły są legalnie strefami bez broni. No i właśnie wszyscy ci wariaci przychodzą do miejsca, gdzie wiedzą, że nikt nie będzie miał broń legalnie. No i dlatego do tego dochodzi. Do tego dochodzi też samotne matki, no i wyobcowane dzieciaki wychowane na grach komputerowych. W 2021 roku mają zrobić właśnie w Kalifornii nowy plan, który w sumie będzie podtrzymywał zakaz inwestowania w firmach, które wykopują cokolwiek z ziemi, czyli powiedzmy czy ropę, czy olej, to jest wszystko będzie niekupywane. No i ciekawa sprawa jest taka, że tam dużo ludzi, powiedzmy taki jeden policjant Perez, no to on się zdenerwował, no bo on reprezentuje, powiedzmy, tą budżetówkę policyjną, no i on jest odpowiedzialny za te pieniądze inwestowane, odkładane przez tych policjantów na swoje plany. No i on w końcu powiedział, że on nie jest za tytoniem, czy on nie jest za bronią, czy on nie jest za prywatnymi więzieniami, czy nie jest za węglem. On jest za tym, żeby po prostu kasę robić tam, gdzie się da. No i jak były wybory, no to w zasadzie wykopał jednego z szefa z tej rady dyrektorów, no bo ludzie doszli do wniosku, że w zasadzie to ma rację i wiadomo, że chodzi o pieniądze. Czy to jest prawidłowe? No mnie się wydaje, że jednak kasa to jest kasa, no i zarobki są zarobki, no i ludzie się spodziewają, że dostaną z powrotem co? Tyle, ile mogliby. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć. Naciśnij dzwoneczek, dzyń na codzienne filmiki, dawaj swoje opinie, pisz swoje pytania, dyskutuj z ludźmi, jeżeli możesz, to wrzucajcie na Facebook, na Wykopy, gdzie się tam da. I do następnego codziennego filmiku.